jedziemy na przejażdżkę. Skąd się wziął Red Room? Kilka lat temu chcieliśmy zaprojektować serię części do 964, w części wnętrza. I to się pokryło z takim faktem, że znajomy z Nowego Jorku chciał sprzedać 964 C4. I kiedy część już stworzyliśmy, stwierdziliśmy, że okej, teraz warto ten samochód odbudować. Nie chcieliśmy go odbudować zgodnie z oryginałem, bo 964 to świetne płótno. Można z nim zrobić to, się komu jakkolwiek podoba i też tak postanowiliśmy uwydatnić cechy 964. Chcieliśmy, żeby ten samochód wyglądał jak 964. Chcieliśmy użyć części, które zaprojektowaliśmy do tego wnętrza. Chcieliśmy równocześnie, żeby ten samochód był inny niż wszystkie 964. Dlatego ten kolor na zewnątrz jest zielony. Olive green w połączeniu z brązowymi tapiserkami oraz tą tekstylną tapiserką. To jest świetne połączenie, świetne kombo, gdzie nie są to oczywiste wybory. Równocześnie bardzo ze sobą harmonizują. Się wzięła nazwa Red Room. Ten samochód był fabrycznie polakierowany. On był w kolorze Guards Red, czyli czerwony. Chodziłem obok tego samochodu w warsztacie. Akurat byłem świeżo po seansie filmu Liśnienie. Tam jest taka scena, kiedy chłopiec chodzi i mówi Red Ram, Red Ram. W odbiciu lustrzanym Red Run to jest murder, morderstwo. Natomiast jakoś byłem tak na świeżo po tym filmie, że chodziłem obok tego czerwonego samochodu. Za każdym razem, kiedy koło niego przechodziłem, mówiłem Red Run i tak już zostało. Red Room technicznie to nadal 964. Silnik jest bardzo seryjny. Trochę upgrade'ów w zawieszeniu. Inne wnętrze, inny kolor, inna płetwa z tyłu, inne zegary. Wchodzisz do takiego auta i myślisz sobie, aha, dobra, tutaj są boczki, tutaj jest panel klimatyzacji, a nie, wcale, że nie. Spójrz na te boczki. One są zaprojektowane w sposób retrofuturystyczny. Teraz co to oznacza? To oznacza, że jest to wizja przyszłości widziana oczami przeszłości. I zobacz, te kształty to jest taki kształt jak statki kosmiczne w filmach science fiction z 70-tych lat. A równocześnie jest tutaj funkcja, bo zobacz, że podczas dłuższych podróży możesz położyć łokieć. Masz miejsce na łokieć, masz miejsce na butelkę, masz miejsce na jakieś drobne elementy. Otwierasz drzwi w taki sposób, zamykasz w taki sposób. Jeszcze należy zwrócić uwagę na głośniki, które są taką drobną perforacją. To jest delikatne, nieinwazyjne, nieduże, niewidoczne, bo żyjemy w czasach, kiedy te głośniki nie są istotne. Samo zrobiliśmy z głośnikami zresztą tutaj. Jest perforacja w skórze. Ty nie chcesz oglądać głośników. Radio też jest w tym samochodzie, ale ono jest schowane. Chodź, zobaczysz. Radio jest schowane w tym miejscu, bo już nie chcesz patrzeć na radio, bo radio jest obce. Zobacz, gdybyśmy tu radio, mimo tego, że ono jest w takim stylu retro, to jest Blaupunkt SQL46, mimo tego, że byśmy je umieścili w tym miejscu, ono byłoby w jakiś sposób zakłócałoby tą harmonię, ten ład, który jest w tej części deski rozdzielczej. Panel klimatyzacji jest umieszczony
w listwie, którą nazywamy dasztlimem. I ten panel został przeprojektowany tak, żeby wyglądał trochę retro. Równocześnie wszystkie przełączniki, one też są odpowiedzią na przełączniki te, które znajdują się w panelu klimatyzacji. Spójrz na felgi, są rotiformy VCE. Świetny wybór, według mnie oczywiście. Świetny wybór, świetnie pasują też do koloru nadwozia olive green. Tu jest taki drobny smaczek, a to jest za to rzecz bardzo funkcjonalna, bo lampy biledowe działają. One naprawdę działają, generują dużo światła. Uważam, że to jest bezpieczeństwo. Jeżeli widzisz więcej, to też jesteś w stanie więcej przewidzieć. Wloty, takie wloty pojawiały się w Porsche 964 RS. One są funkcjonalne, to są kierownice powietrza, które kierują powietrze na hamulce. Fotele Cobra z pięknie wyprasowanym logo Redrum. To logo też się pojawia na zegarach, pojawia się na klaksonie. Fajny detal. Jeszcze jest taka płyteczka informująca o tym, że ten samochód został tutaj w Łodzi zbudowany. Tę płytkę zobaczysz na desce rozdzielczej. I tu też jest logo Redrum. Fajne, nie? Spójrz na połączenie brązowej skóry z zieloną nitką, tekstylnym materiałem, z takiej jakby bukli. Spójrz, jak świetnie to wszystko harmonizuje z tym, co widzimy na zewnątrz. I też pamiętaj o tym, że samochód należy rozważać jako coś bardziej skomplikowanego niż rzeźbę. Dlaczego? Bo samochód widzisz na zewnątrz i wewnątrz równocześnie. Mimo tego, że zamkniesz drzwi, ta relacja pomiędzy wnętrzem a samochodem, a tym, co jest na zewnątrz, jest bardzo ważna. Zobacz, jak to świetnie gra. RS-owe skrzydło. Smaczki z naszego miasta, z Łodzi. To jest grill, który ma unistyczny kształt. Ten sam kształt został, powiem po angielsku, zainkorporowany w podstatnicach. Teraz cofamy się do roku 1967. Poliwęglanowe szyby. U nas jest to tylko stylizacja. Tutaj nie ma otworów, bo nie chcesz mieć takich otworów, jeżeli używasz takiego samochodu na co dzień, bo po prostu miałbyś w środku mokro. Ale jest ta stylizacja, coś, co nawiązuje do torowej jedenastki z 67 roku, do R-ki. Mam taką R-kę też tutaj. Wydech Fab Speeda. Świetnie gra. Bardzo fajny. Ten samochód ma klimę. Ma też bardzo fajny upgrade, który polega na tym, że ma w sensor, czyli przepływomierz. Został wymieniony na taki, który jest w stanie pochłonąć więcej powietrza, ale w związku z tą modyfikacją też wymagana jest zmiana komputera, bo musi być inna dawka paliwo, powietrze i też jest to w tym samochodzie, bo inaczej by to nie działało. Jest też lekkie koło zamachowe. W 9.4 są już dwie iskry na cylinder, dlatego też są dwa aparaty zapłonowe. Wspomaganie, ciekawostka, to jest pompa, często jest używana, a tu nie jest. Detale są ważne. Ten wybór wykładziny nie jest przypadkowy. W ogóle staramy się, żeby tej przypadkowości nie było. Jest to materiał, który się pojawiał w Porsche 356. Na to mówimy bukla. Ten sam materiał jest na podłodze. Lusterka, tak zwane kapy. Ciekawostka, takie lusterka też się pojawiały w Audi RS2. To jest smaczek tamtych lat. Jak ktoś ma 964, to każdy chce mieć te lusterka kapy. Też chciałem i mam w tym. Zderzak, on jest taki wysunięty, nie bez powodu, bo to jest zderzak wersji RS, czyli coś, co jest takim
białym krukiem Redytasem dla generacji 94. Elektryczny szyberdach, bo tylko był elektryczny. Mam nadzieję, że Redroom Ci się podobał. Daj znać w komentarzu. I news dnia, ten samochód jest na sprzedaż, więc jeżeli jesteś zainteresowany, łamane przez zainteresowana, koniecznie się z nami skontaktuj. Dzięki.